Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i Boże. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Thank you.
alkohol rozgrzewa kości. Liliana stoi wśród zgarbionych postaci, wpatrując się w ogień. Wychudłe twarze, niewyspane, bezsilne, beznadziejne. Zauważa swoje odbicie w oknie radiowozu, który wolno przejeżdża obok zgromadzonych. Nie chcąc, żeby im się za dokładnie przypatrywano, nieliczny tłum rozchodzi się. Liliana odchodzi z nieznajomym. Przynajmniej dziś wieczorem nie będzie musiała wracać do domu. Zajmij miejsce swe.
Nieznana twarz staje się znana. Wiktor. On wydaje się dość uprzejmy. Ma samochód. Jest nowy w mieście. Czy Liliana nie zechciałaby mu pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości? Jest samotny, przynajmniej mówi. Ona też. Czerpią radę.
Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Ale to nie jest miły uśmiech.
Starsza kobieta pojawia się w drzwiach. Kto to jest? Lilia nadziwi się. Co tu się dzieje? Gdzie jest Wiktor? Kobieta bierze ją za rękę, ciągnie do mieszkania i sadza przy brudnym, kwadratowym stoliku w pustej kuchni. Drzwi zamykają się. Kobieta rozmawia z bratem Wiktora w przedpokoju. Naga żarówka przypomina jej dom. Jakiś niepokój pojawia się w umyśle Liliany. Tym razem łzy płyną i nie może ich powstrzymać. Thank you.
brutalność i okropieństwo pierwszego tygodnia stają się męczącą codziennością przez następne długie miesiące. Liliana już nie ogląda się do wstydu. Blizny na jej ciele są oczywiste. Nie może znieść spojrzenia w swoje własne oczy. Oczy to zwierciadło duszy, tak mówią. Liliana nie znajduje swojej duszy, swojej tożsamości, siebie. Mieszka w mglistym świecie strzykawek, zasłoniętych okien, szorstkich dłoni. Przegrała. Jest w odrętwieniu, przez które czasem jedynie przebija się strach i odraza. Jej oczy są martwe. W środku też umiera.